Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie realizuje projekt Gospodarka Wodno-Ściekowa w Krakowie. Etap trzeci. W ramach projektu wybudowane będzie ponad 4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Od razu będzie zmodernizowanych ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Tak samo w zakresie rzeczowym projektu jest budowa dwóch zbiorników wodociągowych. Zbiorniki Górka Narodowa Wschód stanowią takie bardzo istotne ogniwo w zakresie rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę północnych rejonów Krakowa. Zapewnią one stabilizację ciśnienia oraz bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę tych rejonów, które, jak wszyscy dobrze wiemy, bardzo dynamicznie się rozwijają. I na chwilę obecną, dopiero po wybudowaniu tych zbiorników, dzięki pieniądzom unijnym, będziemy w stanie zapewnić tam dalsze możliwości rozwoju. Zaopatrzenie wodę to jest podstawa bytowania każdego człowieka, a przede wszystkim niezawodność właśnie tego systemu przez to, że będą zbudowane zbiorniki, tym bardziej będzie istotne dla mieszkańców Krakowa, dlatego że wodociągi będą mogły i gromadzić tą wodę i właściwie ją przesyłać. Trzeci etap gospodarki wodno-ściekowej w Krakowie jest jednym z największych projektów wdrażanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 90 milionów złotych. Wysokość dofinansowania to jest kwota rzędu 40 milionów złotych. Jest to projekt, który jest uzupełnieniem poprzednich projektów unijnych, także tutaj warto powiedzieć, że wodociągi już zbliżają się do kwoty blisko miliarda złotych projektów zrealizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Bez środków unijnych nie udałoby się bardzo wielu rzeczy zrobić, tak rozpoczynając tutaj od oczyszczalni ścieków Płaszów 2 w Krakowie, która uregulowała kwestię oczyszczania ścieków, poprzez rozbudowy kanalizacji we wschodnich rejonach, gdzie zbudowali szkielet, teraz uzupełniamy sieć rozdzielczą, jak i poprzez kolejne etapy gospodarki wodno-ściekowej, etap drugi, czyli rozbudowę oczyszczalni Kujawy w Nowej Hucie, a teraz etap trzeci, czyli budowę zbiorników Górka Narodowa Wschód oraz dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zakończenie projektu planowane jest w trzecim kwartale 2015 roku. Beneficjent już jest na tyle doświadczony, że raczej nie przewidujemy żadnych problemów i komplikacji związanych z tym projektem. Nie ma żadnego zagrożenia, żebyśmy projektu Gospodarka Wodno-Ściekowa etap trzeci nie zdążyli zakończyć w ramach tej perspektywy finansowania. Mamy nadzieję, że przyszła perspektywa będzie też taka, że będzie można jak najbardziej dostosowywać jeszcze i rozwijać zarówno system wodociągowy, jak i system kanalizacyjny miasta Krakowa. Myślę, że tak jak miasto nie przestaje się dynamicznie rozwijać, tak i wodociągi muszą się dostosowywać do rozwoju miasta i myślę, że kolejne etapy są tylko kwestią czasu.